Witam was moi drodzy bardzo serdecznie po dłuższej przerwie. No cóż, niestety problemy natury technicznej, ale w końcu wreszcie mamy AMA. Tak moi drodzy, to jest seria Q&A, która istnieje już na tym kanale od dłuższego czasu. Co mniej więcej 1000 subskrybentów się pojawia. Po prostu doszedłem do wniosku, że skoro jest pewna rotacja, no to w tym momencie widzowie mają okazję mnie bliżej poznać. Oczywiście jak zwykle zachęcam do przejrzenia poprzednich Q&A-ów, ale tutaj nie przedłużając, zaraz zaczniemy. Ustawiam pod postem, na którym mieliście okazję wrzucić swoje pytania, komentarze od najlepszych i jedziemy. Sundiotech! Czy miałeś kiedyś epizod w życiu, że było ci blisko do Korwina lub chociaż paróweczkowej teorii ekonomii? Nie, nie było mi po drodze z paróweczkową teorią ekonomii ani razu, chociaż miałem kolegów, którzy mnie ciągnęli na te wszystkie występy korwina, którzy mnie ciągnęli na te wszystkie różne gadki o wolnym rynku, bla bla bla, ble ble ble. I jakby to powiedzieć, ja tam byłem, miód i mleko piłem, tylko że jakoś tak za bardzo mnie to nie pociągnęło. Nie oni o tym wiedzieli, zdawali sobie z tego sprawę, za wszelką cenę chcieli mnie do tego przekonać, ja jakoś ich poglądów wielce nie atakowałem, a w perspektywie czasu, no cóż, ten korwinizm nie wyszedł im na dobre mamy, zacznijmy od najbardziej beznadziejnych przypadków, jednego gościa który do dzisiaj siedzi w piwnicy najeżdża na ten lwacki socjalizm i mówi jaką on by firmę prowadził gdyby nie te ci źli komuniści jeden gość zbierał ile mógł, zapożyczył się praktycznie u każdego, otworzył firmę, która padła mniej więcej po sześciu miesiącach i nie, nie przez państwo po prostu facet nie umiał zarządzać wreszcie dwóch gości, którzy Poszli do pracy, dali sobie spokój z tym całym korwinizmem i teraz normalnie żyją. Mają jakieś tam rodziny, się za bardzo nie kontaktujemy. Tutaj teraz nie ma żadnego jakiegoś konkretnego pytania, ale pragnę go bardzo gorąco pozdrowić. Bar 888 Jakiego szura najbardziej szanujesz, a jaki jest najśmieszniejszy? Co sądzisz o jabłonie, kamratach i ogólnie co ostatnio odpierdalają? Zaskoczę was, najbardziej szanuję warszawskiego, głównie z tego powodu, że facet całkiem nieźle bawi się manipulacyjnymi technikami. Na przykład, jest w stanie za pomocą faktów wymusić na was swoją sugestię, to znaczy sprawić, że wy za pomocą krótkich informacji, które są faktami, będziecie myśleli to, co on będzie chciał. On głównie bazuje na treściach krótkometrażowych, z tego powodu, że one mogą być zaprojektowane w każdym calu. Poza tym, z tego co widzę, facet nie wierzy w to, co mówi, tylko robi to za hajs, robi, żeby były wyświetlenia, żeby go właśnie te wszystkie przegrywy oglądały, jarały się nim. Z tego też powodu nie przemawia przez niego żadna frustracja, tylko to jest tekst, który on przygotował sobie i wie, co ma mówić. Najlepiej to było widać podczas konfrontacji z Szymciem, kiedy Szymcio został wyprowadzony całkowicie z równowagi, a Warszawski był w stanie w sposób normalny wygłosić te swoje tezy, bzdurne poniekąd, ale też pokazujące, że dłuższy metraż mu nie idzie właśnie z tegoż to powodu, że nie ma nad nim kontroli. Natomiast, jeśli chodzi o najśmieszniejszego, no cóż, tutaj według mojej opinii naprowadzenie wybija się dalej. Kolonko jak na przykład Atorek coś walnie, no to klękajcie narody, ale Golonko jest dalej tym gościem, który jak patrzę na jego posty, to pojawia mi się uśmiech na twarzy. Może to jest też taka dzika satysfakcja, że wtedy kiedy ja o nim nagrywałem, to wszyscy mówisz: Nie, no Golonko to jest bardzo poważny dziennikarz, to jest bardzo poważny mąż. On na pewno ruch polityczny dwa miliony batalionów stworzy. Ale tak, dalej ta jego nowomowa, te wszystkie różne raport, hashtag r czy coś takiego budzą u mnie uśmiech. U atorka można powiedzieć, że troszeczkę podobnie, tylko że on budzi u mnie uśmiech politowania, a kontent El Prezydente faktycznie bawi. Co do olszańskiego, natomiast e, mam wrażenie, że jemu się nałożyła rzeczywistość z fikcją, z deskami sceny teatru, ponieważ to co on odwalał na początku, i to było widać, to były teatralne odpierdzielańce. Jak trzeba było, to się teatralnie oburzył, dodawał gesty różne inne, ale z czasem mam wrażenie, że zaczął mu się ten performance nakładać. Czy to daje mu jakieś usprawiedliwienie? W żadnym wypadku. Owszem byli inni, między innymi ten jego, można powiedzieć, że partner życiowy Ludwiczek, którzy mogli go ogarnąć. Ale nie chcieli. Głównie dlatego, przynajmniej według mojej opinii, że naraz zrobiło im się wygodnie, naraz są pieniążki, a wszystko co trzeba zrobić, to tylko nagrać jakiegoś streama, czy dwa. Ale we wszystkim trzeba znać umiar. A tutaj mam wrażenie, że ktoś umiaru nie poznał, tylko paru rosyjskich kolegów, a w efekcie miał zamówione budzenie o czwartej nad ranem przez Agencję Bezpieczeństwa wewnętrznego. Anonim S. Planujesz może poszerzenie puli szurów i foliarzy, którymi byś się zajmował? Jeszcze jak. Tylko nie ukrywam, że z nimi jest taki jeden mały, drobny problem. Research zajmuje o wiele, o wiele, o wiele dłużej. Moi drodzy, jak mamy takiego starego wyjadacza, typu na przykład Atorek, to ja wiem wszystko o nim. Ja znam jego triki, ja znam jego zabiegi, ja jestem w stanie od razu z biegu nagrać materiał dla Was, i w tym momencie wrzucam na kanał Macie. Tymczasem, jak ja się zajmuję nowymi milusińskimi, to muszę zrobić troszeczkę głębszy research. Muszę pooglądać ich pracę, muszę pooglądać ich przeszłość, dowiedzieć się, czym mniej więcej się zajmują, jakie są ich stare, dobre triki, które stosują, aby robić w bambuku publiczność, i dopiero wtedy przedstawiam Wam kolejnego milusińskiego. Na razie jestem w stanie powiedzieć, że mam takich dwóch nowych milusińskich, którzy wejdą na tapet gdzieś mniej więcej do trzech tygodni. Zobaczymy, jak moje prywatne życie się ułoży, ponieważ teraz zostało troszeczkę przetasowane. I widzicie to m.in. w filmach. Konrad Ciończyk. Jaką opcję polityczną popierasz? Do której jest ci najbliżej? Nie popieram żadnej, ponieważ żadna nie realizuje ani postulatów ludzi, ani postulatów mających na celu rozwijanie technologii. Mało tego wszystkie deklarują, że są stuprocentowo ideologiczne, a prawda jest taka, że za każdym razem, kiedy dostają władzę, to naraz się okazuje, że tej ideologii to tak kurde lebele nie ma. Padają magiczne słowa nie da się, i w tym momencie wszystkie ideologiczne tezy zostają porzucane gdzieś tam hen 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 daleko, a każda partia realizuje mniej więcej tę samą politykę. Najbliżej to mi do technokracji, tutaj od razu pragnę polecić playlistę jej poświęconej. Aktualnie tu się znajduje tylko jeden jedyny film, ale w niedalekiej, no troszeczkę dalszej niż niedalekiej przyszłości będą się pojawiać kolejne, gdzie będę wyjaśniał tę ideologię i jej założenia. A teraz, cóż, no niestety, przepraszam, jest tyle, ile jest. Sławomir Peszko czy stworzysz serię filmów informacyjnych zatytułowanych Lepsza wiadomość albo Lepsze wiadomości? Nie chciałem tego ruszać, ale musimy sobie o tym powiedzieć. Jest taka seria, moi drodzy, bodajże przegląd idei na kanale Szymcia z Wojny Idei to jest kanał Szymon mówi. I można powiedzieć, że on tworzy takie swoje własne przeglądy wiadomościowe. Od razu powiem, że to jest na tej samej zasadzie, na której działa Warszawski. Tyle, że bardziej pokracznie. Mamy prasówkę, która teoretycznie ma dostarczać wiedzy, a która, według mojej opinii, jest ułożona pod tezy Szymcia. Pod to, żeby Szymcio był w stanie nagrać potem następne materiały, bądź potwierdzić już te nagrane. Zobaczcie sobie źródła. W większości przypadków to są jakieś posty z Facebooka, to są jakieś bieda źródła, bieda strony. Oczywiście, jak zapewne się domyślacie, tak prawicowe. I to jest przekaz, który on wygłasza, on się pod nim podpisuje i przedstawia go jako legitny. Dlaczego on to robi? Z tego powodu, żeby stworzyć swoją własną bańkę, z której widz już nie wychodzi. No bo przecież te wszystkie różne idee to poznaje przez Szymcia, te wszystkie różne wydarzenia też poznaje przez Szymcia, religię poznaje przez Szymcia, więc on praktycznie w każdej sferze szuka informacji u Szymcia. Czy tylko ja mam wrażenie, że z tego się robi jakaś parasekta, gdzie ludzie siedzą i słuchają wszystkiego, co on mówi na każdy możliwy temat? Bo wiecie, takiego wszymka to rozkłada pierwszy lepszy teolog, a mimo to gość głosi te swoje androny na temat religii, na temat filozofii, na temat polityki. I teraz, mówię po raz kolejny, dowiadujemy się, że tworzy też wiadomości. A jakiekolwiek słowo krytyki charakteryzuje jako ujadanie tych złych hejterów. Dlatego ja na przykład nie chcę czegoś takiego robić. Jeśli będziecie chcieli, jeśli mi dacie znać, że tego potrzebujecie, to prawdopodobnie to będzie wyglądało tak: we Włoszech zdarzył się wypadek. Koniec następny fakt. Coś tam się zdarzyło w Warszawie. Koniec następny fakt. Zero komentarza, zero godzinnych dywagacji, co to może być, co to jest, oznacza dla nas i tak dalej. Bo ja nie chcę zamkniętej bańki. Ja chcę, żeby ten kanał tak jak dotychczas zrzeszał różnych ludzi. Że przychodzi tutaj prawicowiec, centrysta, lewicowiec, razem się spotykają, śmieją się z foliarzy, że foliarzy gadają bzdury, biorą sobie udział w dyskusji, a potem idą do swoich środowisk i nie są w nich zamknięci. Ale jeśli chcecie, jeśli naprawdę będziecie tego potrzebować, dajcie znać w komentarzach, zobaczymy co da się zrobić. Jerzy Gajewski. Robiłeś kiedyś test szesnastu osobowości albo jakiś podobny? Jeśli tak, to jaki miałeś wynik? Tak robiłem nawet całkiem niedawno i tak się składa, że wyszedł mi INTJT Mama Kozy. Czy wciąż szanujesz karionera? Okej, okay, po pierwsze, pozdrawiam mamuśkę. Po drugie, Karioner to jest człowiek, który mam wrażenie, próbuje załatać swoje własne problemy za pomocą streamowania, za pomocą chodzenia na siłownię oraz różnych jakichś takich powiedzmy, że szurskich ideologii, aby wyjaśnić swoje aktualne położenie. I co jest najlepsze, nawet te szurskie ideologie, które on wyznaje mówią o pracy u podstaw, a on, według mojej opinii, tej pracy nie podejmuje. Pójście na siłownię czy tam nagranie streama nie rozwiąże twoich personalnych problemów, tym się zajmuje psychoterapeuta. Jakoś ani nie szanuję, ani jakoś nie szkaluję, ja mu zwyczajnie współczuję, ponieważ on ma wszystkie możliwe instrumenty do bycia szczęśliwym, ale nie jest. I to bije po oczach. Najlepszy komentator. Mając na uwadze fakt, że masz mniej wyświetleń przy 3k subskrypcji niż miałeś półtora roku temu przy 1k, moje pytanie do QA brzmią następująco. 1. Czy zdajesz sobie sprawę, że od dawna wiadomo, że subskrypcje nie są żadną miarą rozwoju kanału? 2. Czy Twoim zdaniem to normalne świętować 75% martwych subskrypcji i nieustający progres tej tendencji? 3. Czy w związku z ciągłym odpływem aktywnych widzów zamierzasz urozmaicić formę np. jeszcze bardziej pudełkowe podejście albo komentowanie free fightów? Okej, okay, zacznijmy od tego, że zarzuciłeś pytaniem z tezą, a mi się to nie podoba. Dlaczego? Ponieważ jest to forma manipulacji. Tak długo mnie oglądasz i od dłuższego czasu powinieneś wiedzieć dwie rzeczy. Przede wszystkim, że zapowiadałem już w, bodajże o ile dobrze pamiętam, lutym, że we wrześniu będzie jedna wielka posucha. Mam swoje własne prywatne wydarzenie, które aktualnie przeżywam i przez nie nawet brałem pod uwagę i wtedy wprost to mówiłem, że nie będę nagrywał materiałów. Z tego co zapewne zauważyliście, filmy pojawiają się rzadziej, filmy pojawiają się o różnych godzinach, a nie regularnie i prawie codziennie, tak jak wcześniej. Co wpływa na zarówno pozycjonowanie, jak i wyświetlenia, ponieważ ja wrzucam na przykład film o 22, 23, gdzie niestety, ale w większości statystyki pokazują, że wy oglądacie te materiały po południu. A zatem jakiegoś algorytmicznego, wybitnego flow ten materiał mieć nie będzie. Mało tego, większość ludzi obejrzy go albo na następny dzień, albo na jeszcze następny, ponieważ sami zauważą dopiero, że o, lepszy coś wrzucił. Czy mam z tym problem? Absolutnie nie, już zdawałem sobie w lutym z tego sprawę. Co do pytań, tak zdają sobie sprawę, że subskrypcje, ja wiem, że teraz śmieszki Conon Major, ale bądźmy poważni. Są właśnie miarą rozwoju kanału, ale nie jedyną. Jak masz tysiąc subskrypcji, to twój kanał, nawet jakbyś stanął na głowie, trafi do mniejszej liczby osób niż. Na przykład, gdybyś znów stanął na głowie, mając ich 3000. tysiące. Oczywiście liczy się także ilość i częstotliwość materiałów, czy one są bustowane sztucznie, na przykład podawane dalej poprzez media społecznościowe. Czy ludzie ulegają tak zwanemu naturalnemu bustowaniu, czyli klikają w miniaturki, jak im się wyświetla Twój film, wchodzą od razu jako subskrybenci na świeży materiał. Tego jest naprawdę, naprawdę wiele, moi przyjaciele. Co do drugiego pytania, nie, one nie są martwe, tylko one są nieaktywne. To znaczy, nie mam do nich dostępu, ponieważ nie wrzucam pełnych filmów codziennie. Co do trzeciego, właśnie nie. Mimo tego, że nagrywam mniej więcej jeden film na tydzień, to widzowie i tak mnie subskrybują i tak liczba subskrypcji rośnie nie w zadrważającym jakimś gigantycznym tempie ale rośnie. A to oznacza, że jeśli bym się przyłożył, jeśli z powrotem zacznę wrzucać te filmy codziennie, jak mi się ustatkuje życie, to dalej ten kanał się rozwijać będzie. A zresztą pamiętajcie, że ostatni tysiąc to my celebrowaliśmy w grudniu, a mamy wrzesień. I już teraz nadgoniliśmy normę z poprzedniego roku, a mamy jeszcze trzy miesiące. A zatem jest dobrze, będzie jeszcze lepiej, kanał... Mimo tego, że tak troszeczkę jest odłogiem i ja zapowiadałem, że będzie odłogiem, się dalej rozwija i za to właśnie Wam dziękuję, że mimo tego, iż zapowiadałem, że będzie jak będzie, to dalej siedzicie, dalej oglądacie, dalej wrzucacie jakieś rzeczy, dalej komentujecie. To po raz kolejny pokazuje, że kanał to nie tylko ja, ale przede wszystkim społeczność. Ja, ja sobie nagrywam tutaj hobbystycznie. Mam czas to sobie nagram, nie mam czasu to sobie nie nagram, ale wy bustujecie ten kanał, wy udostępniacie, wy komentujecie. To rośnie właśnie dzięki temu. I za to wam dziękuję. Tina Geriot. Co sądzisz o anarchizmie i innych ideach odrzucających instytucję państwa? To zależy jakich. Ogólnie jeśli chodzi o anarchizm, to jestem na wielkie nie, ponieważ wychodzą z założenia, że anarchizm za bardzo ufa naturze człowieka. A tak się składa, że ludzie nie są, e, no nie powiem dobrzy, ale tacy dobrotliwi, tak to można nazwać ale nie są też nieskończenie źli. Są tacy w kratkę. Dlatego możemy liczyć, że społeczność skonfederowana pod instytucją państwa może stworzyć coś fajnego. Natomiast bez instytucji państwowych nie jest w stanie zabezpieczyć tej dobrej inwestycji. Jeśli na przykład mielibyśmy jakieś AI, które zabezpieczałoby dobrobyt ludzi, zabezpieczałoby bezpieczeństwo, zabezpieczało bezpieczeństwo genialne, lepsze, ale wiecie o co chodzi, to nad tym można się pochylić i dywagować. Czy to ma sens, czy ma środki to AI, żeby autentycznie zabezpieczyć dobrobyt zwyczajnego człowieka? Ale bez tego, licząc na to, że grupa ludzi sama o siebie zadba, i żadna inna grupa ludzi nie podejdzie i nie zabierze im tego, co mają? Wiecie, jakoś w to nie wierzę. To wcale jednak nie oznacza, że nie wiem, nie uwierzę. Może będziecie w stanie mnie przekonać w komentarzach. Zapraszam do nich, bo wiem, że paru anarchistów mnie ogląda. Artur! Mam kilka pytań dotyczących tego kanału. Dlaczego tak bardzo nie lubisz konfederacji? Czy widzisz jakieś zalety w kapitalizmie i prawicy? Odkąd pamiętam, to na tym kanale ani razu czegoś takiego nie słyszałem. Jeżeli miałbyś wybierać między kapitalizmem a socjalizmem, to który z tych ustrojów byś wybrał? Pozdrawiam i dziękuję. Zacznijmy sobie od początku. Otóż nie nie lubię Konfederacji, tak się składa, że ten kanał zajmuje się szurią, a Konfederaci, nie wiem czy zauważyłeś, ale mają w swoich szeregach najwięcej szurów i tak się składa, że dwie rzeczy się na siebie nakładają. Czy widzę jakieś zalety w kapitalizmie i prawicy? Cóż, to nie jest tak, że ja teraz naraz nie wiem, nie widzę zupełnie i mówię, że to jest złe do dupy i w ogóle wywalić to, ale tak mówię, że złe do dupy i wywalić to. Wszelkie zalety prawicy tak naprawdę siedzą, według mojej opinii, w konserwatyzmie, ponieważ cała pochodna konserwatywnej rodziny, cała pochodna konserwatywnego oszczędzania, czy cała pochodna konserwatywnego, no jak sama nazwa wskazuje, konserwowania idei i tradycji, pochodzi właśnie stąd. I teraz szoker. Jest konserwatywna lewica. Patrząc na sferę ekonomiczną, ja nie widzę za wiele, mimo tego, że chciałbym, naprawdę. Mi, osobiście mi, bardzo się podoba otwarcie na nowe pomysły, nowe technologie, szybką ich adaptację, szybkie aplikowanie tylko to też się przez lata ostatnio zawaliło. Mieliśmy na przykład takie korporacje naftowe, które wstrzymywały rozwój aut elektrycznych do pewnego momentu, ponieważ no, sorry, ale im się nie opłacało. A teraz dziwnym trafem starają się pokazać, jakie to jest drogie i bez sensu. Mieliśmy na przykład pewną firmę, która krążą słuchy, że niszczyła w swoich magazynach będące różne komórki, tablety, smartfony, marnując de facto surowce. Dlaczego? Bo im się to opłacało? I to są rzeczy, które wypływają. To są rzeczy, które pokazują, że de facto oni wstrzymują postęp. Czy to oznacza, że lewica jest lepsza? Nie, według mojej opinii całkowicie nie, ponieważ drugie pytanie to jest właśnie wybór pomiędzy kapitalizmem i socjalizmem. Według mojej opinii obydwa systemy są złe i nie lubię takiego dualizmu, ponieważ jedni właśnie myślą, że kapitalizm, zazwyczaj wyznawcy kapitalizmu tak myślą, jest najlepszym możliwym systemem, jaki kiedykolwiek powstał i jakakolwiek jego krytyka, no to to już jest hardkorowy komunizm? Natomiast tacy bananowi lewacy twierdzą, że jakakolwiek krytyka komunizmu, no to to już jest burżuazja, to już jest simpowanie za jakimś bezosem czy innym gościem. Ale prawda jest taka, że ich rozwiązania też nie są optymalne. Uważam, że ich problemem, zarówno jednych, jak i drugich, jest to, że w ogóle mają zupełnie inne priorytety i nie są w stanie zauważyć tych obiektywnych priorytetów. Bo na przykład Celem takiego lipka, takiego kuca jest to, żeby każdy miał wolność. Teoretycznie oni chcą tego samego, tak? Tylko problem zaczyna się, że dla takiego kuca, wolność, no to jest gospodarcza, że siedzi sobie człowiek, ciocia robi paróweczki, bla bla bla, korporacja, bla bla bla. Ale jak ten gościu, który siedzi sobie z paróweczkami, naraz zacznie popierać cztery litery. O, to już nie jest wolność. Tu już nie może być wolności, tu już powinno wejść państwo na pełnej, bo tak nie wolno. I na odwrót, Libek twierdzi, że wszyscy powinni mieć wolność, że ta wolność powinna wybijać zewsząd. No, chyba że chcesz zmiany systemu, to w tym momencie to już nie, to już zamknij mordę, trolujesz, jesteś frajerem i powinno się ciebie w ogóle wyautować ze społeczeństwa. A, jahaś. Może film na temat szczucia na Ukraińców przez Jakuba Czarodzieja, bo to, co tam się od Janie Pawliło wymaga komentarza i nagłośnienia. Pozdrawiam. Po pierwsze to pozdrawiam admirała Gwiezdnej Floty, a po drugie to powiem wprost. Tak będzie na ten temat materiał. Mimo tego, że na ten temat właściwie już nagrali wszyscy. Uważam, że to jest temat ważny, uważam, że ten temat tak naprawdę nie został jeszcze wyczerpany. Tak samo jak nie poruszono typu ludzi w stylu Jakuba Czarodzieja, których niestety jest mnogo. Adam Kuder. Co sądzisz o doktorze Napierale? Bo ja mam mocno mieszane uczucia. Bardziej ku negatywnemu bym się skłonił. Występ z Korwinem i w realu sprawił, że przestałem go oglądać a wiem, że parę razy o tobie wspominał. Ja ci powiem tak, doktor Napierała to jest jeden z gości, którego szanuję, nie z tego powodu, że ten gość jest jakimś, nie wiem, super, mega, hiper wybitnym historykiem, nie z tego powodu, że ten gość, nie wiem, nie gada z szurami, czy cokolwiek takiego, go właśnie z powodów troszeczkę odwrotnych. Przede wszystkim z tego powodu, że jest w stanie pójść do szurów, bo występ w realu zasługiwał na omówienie i szkoda, że został usunięty. I on mówi im tezy, które są dla nich rewolucyjne. Dla nas to jest chleb powszedni, ale oni się wielce dziwią, jak ktoś jest w stanie przyjść do nich spoza bańki i nie mówi, wielcy Polacy, patrioci, zagrażają nam wszyscy różni komuniści, spiski, wszelakie. Tylko jest w stanie powiedzieć wprost, powszechną wiedzę ma na celu jej popularyzowanie i za to gościa najbardziej szanuje. Między innymi na tym polega jego działalność historyczna. Właśnie na YouTube. Facet mógłby całkiem spokojnie siedzieć sobie w środowisku akademickim, klepać się po pleckach i po raz kolejny powoływać się na aplikację kolegi, która się powoływała na aplikację, aplikacji, 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 aplikacji kolegi, ale poświęca swój czas. Niekiedy strugając pawiana, ale umówmy się, na tym polega internet, inaczej nikt by cię nie oglądał. Przedstawia, w przeciwieństwie do drewniaka, na przykład, czy jakichś tam innych kasztanów, fakty historyczne i próbuje przemawiać do mas. To jest według mojej opinii ważne. Epikurejczyk, jaki jest twój ulubiony okres historyczny i dlaczego? Powiem tak: z jednej strony bardzo lubię okres po 1930, ponieważ wtedy zaczyna się rozwój taki kulturowy, zaczynają się pojawiać różne ciekawe wydarzenia, które sprawiają, że jestem też bardzo zainteresowany między innymi grą o nazwie Bolt Action. Ale tak naprawdę, naprawdę to interesuje mnie historia starożytna, m.in. starożytny Rzym, Grecja, Egipt, te klimaty, ponieważ uważam, że w tamtych czasach ludzie, wbrew pozorom, mieli naprawdę dużo rzeczy i usług, które my mamy dzisiaj, które my traktujemy jako szczyt rozwoju technologicznego. A tak się składa, że centralne ogrzewanie, wodociągi, silnik parowy, czy nawet chociażby takie rzeczy jak McDrive, czy chociażby restauracje typu fast food. To są rzeczy, które już istniały w starożytności. Wielu ludzi aktualnie mówi, że żyjemy w szczycie cywilizacyjnym, że to są najlepsze możliwe czasy, a starożytność pokazuje idealnie, że nie moi drodzy, to już było. Historia wprawdzie nie toczy się kołem, ale czasem niektóre rzeczy się rymują. Takie spojrzenie w przeszłość pokazuje, że tak naprawdę to my nie jesteśmy jacyś wybitni, nie jesteśmy jacyś stojący na czele, tylko jesteśmy później i mamy zaszczyt spoglądać na wszystko w dalszej perspektywie. A nasz postęp, jak wcześniej, zaściągnie tylko grupa jakichś tam ludzi wybranych, a reszta nie ma nawet zielonego pojęcia, co oni robią. Mareczek z zawiercia. Często krytykujesz kapitalizm, czy więc jesteś socjalistą w prawidłowym tego słowa znaczeniu, a nie kucowskim, a jeśli jesteś, to dlaczego uważasz, że kolokwialnie mówiąc, socjalizm będzie działał? Myślę, że już odpowiedziałem powyżej, nie, nie jestem socjalistą, jestem centrystą, a konkretniej technokratą. Dominik Klimowski w Realu 24 czasami organizuje telefony do studia. Nie myślałeś, żeby spróbować się dodzwonić i skonfrontować na przykład z takim szlachtowiczem? Powiem tak, e, ja na ich czatach nie bez powodu miałem bana, jak jeszcze byli na YouTubie. Właśnie dlatego, ponieważ pewnego pięknego dnia się dozwoniłem i zostałem nazwany złym hejterem. Właśnie bodajże szlachtowicz zaraz po tym jak mnie wyłączyli to stwierdził, że działa agentura obcego Wpływu, a to wszystko tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ zadałem bardzo niewygodne pytanie o treści. Czy kiedykolwiek planujecie zaprosić do studia kogokolwiek, kto będzie śmiał nie wyznawać waszego punktu widzenia? To było na długo przed tym jak zacząłem nagrywać, wtedy tam rola zaczął się coś pultać, że ależ oczywiście, że oni zapraszają, tylko ci ludzie to nie korzystają z zaproszeń, ponieważ wielkich Polaków patriotów ich argumentów się boją? Pokrótce nic to nie dało, straciłem 5,24, mam nadzieję że Marcinek kiedyś mi je odda i to też pokazuje, że dzwonienie tam nie ma w ogóle jakiegokolwiek sensu. Ci goście wręcz stawiają na syndrom oblężonej twierdzy jakakolwiek próba wyjaśnienia skończy się tym, że ci po prostu utną telefon, a potem radośnie wrócą do klepania siebie po pleckach, jacy to są wspaniali, jak to walczą z wielkim systemem i dawać Hajs Frajery. Wadim Jan. Ulubiony filozof, ulubieni filozofowie, jaki jest twój stosunek do marksizmu? jaki był twój najbardziej znienawidzony przedmiot w szkole średniej w jakie gierki komputerowe pykasz po kolei najbardziej uwielbiam jak zapewne się domyśliliście ojca technokracji czyli francisa bacona nie mylic z malarzem nie Filozof brytyjski, a właściwie angielski jeszcze wtedy. Co do marksizmu, Marx miał rację w sprawie walki klas, ale źle ją zdiagnozował. Tak samo jego problemem było założenie, że ludzie tak naprawdę wszyscy są inteligentni, jak oni będą mieli dużo wolnego czasu, to będą rozwijać swoje idee, rozwijać swoje możliwości, poszerzać horyzonty itd. No nie no, większość ludzi niestety bierze to, co podsuwają im inni ludzie, czyli na przykład, jeśli korporacje nastawiają ludzi na oglądanie dennych bzdur, odmurzdżających seriali, to tak ludzie będą tego szukać, ludzie będą się tym interesować i nawet jeśli nie będą się zgadzali z treścią, to i tak będą nabijać kawzę, kręcąc bekę. Większość ludzi jest podatna na autosugestie, które są wrzucane w takie programy, są wrzucane przez różne korporacje, kampanie czy cokolwiek podobnego. I jeśli teraz, na przykład, rzucilibyśmy ich wir na zasadzie: macie, róbcie co chcecie, to i tak dalej ciągnęliby za tym, co podstawiają im korporacje. Natomiast mój najbardziej znienawidzony przedmiot w szkole średniej, ależ, oczywiście, matematyko, patrzę na Ciebie. Mieliśmy babkę, która była wielce wybitna, która chciała humanistyczną klasę nauczyć całek, nauczyć różniczek. Dlaczego? Ponieważ są fajne, ponieważ są super, tyle że na ocenę. Jak myślicie, jakie mieliśmy oceny? Ależ, oczywiście, że ledwo zdawaliśmy. Co do gier, aktualnie nie mam za bardzo czasu grać w gry, ale jak już grałem, to grałem w trylogię Mass Effect w Assassin's Creed, moja ulubiona część to była Black Flag, nie dlatego, że wiecie, fabuła, tylko dlatego, że sobie pływałeś na prawo i lewo, zdobywałeś statki, te statki coś tam ci przynosiły. Takie fajne, rozluźniające. Wiedźmin 3, najlepszy, Fallout, GTA, głównie San Andreas, ponieważ to jest taka... No najbliższa mojemu sercu gra jakieś tam Indyki Moonlighter Paper Please czy Star Warsy głównie Knights of the Old Republic. Oli 1457. Co sądzisz o marszach równości? Co sądzisz o marszach niepodległości? Co sądzisz o weganizmie? Który kanał uważasz za bardziej wartościowy? Feanor Aglarion czy myśleć głębiej? Od razu odpowiem na dwa pytania. Moi drodzy, jeśli chcecie już zamanifestować swoje własne poglądy, jeśli chcecie pokazać się, to chodźcie po placach, po deptakach, po miejscach, gdzie nie jeżdżą samochody, bo jak wychodzicie na ulicę, dosłowną ulicę, to blokujecie przejazd ludziom pracy, ludziom, którzy wracają z pracy, spieszą się do niej i oni nie będą odbierali waszych idei jako pozytywnych, tylko wręcz będą się wkurzali. Pamiętam strajki kobiet, pamiętam reakcje ludzi na nie. To nie było tak, że wszyscy byli zachwyceni, jak oni fajnie chodzą i manifestują swoje poglądy, tylko wszyscy ludzie byli wkurzeni, że zaś miasto poblokowane. A na dodatek od razu powiem, że dokładnie to samo jest w przypadku marszów niepodległości, marszów patriotycznych, marszów, nie wiem, rowerowych czy jakichkolwiek innych, bo prawda jest taka, że zwyczajny Kowalski ma gdzieś wasze poglądy, jeśli tam idziecie. On jest na was w Ponieważ jesteście w sferze jego życia i pchacie się tam z butami. Chcecie pokazać, że wasza ideologia jest spoko? Od razu mówię: Idźcie do Urzędu Miasta. Nauczcie się, jak się zbiera petycje. Nauczcie się o procesie legislacyjnym w waszym mieście, jak działa uchwała, ile podpisów musicie zebrać, żeby ją uchwalić. Zacznijcie działać społecznie. Pokażcie, że wasze idee są pozytywne, że wasze idee mogą zmieniać rzeczywistość lokalną. Wtedy ludzie sami zaczną je popierać. To jest droga, w której autentycznie możecie przyczynić się do wprowadzenia ideologii, którą popieracie. Nie będąc kolejnym z 10 tysięcy NPC stojących z kartonem, tylko zmieniającym rzeczywistość działaczem społecznym. I do tego was zachęcam. Natomiast jeśli chodzi o weganizm, powiem tak, jeśli jesz sobie roślinki i nikomu nie przeszkadzasz, nie czepiasz się innych, że jedzą mięso, jedz sobie roślinki. Ja sobie będę jadł mięso. Co do Feanora i myśleć głębiej, o, oh boj, bałem się tego pytania, ale wy nadajecie tok rozmowy, wobec tego tak ruszymy ten temat. Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie. Tak, według mojej opinii, o wiele bardziej wartościowy jest kanał Myśleć Głębiej, ponieważ Myśleć Głębiej bazuje poniekąd na faktach, teksty swoje. Natomiast u Feanora mamy czyste figołki w postaci eksperymentów myślowych, myślenia życzeniowego i szeroko pojętej, według mojej opinii, szurii. Co do samych myśleć głębiej, to powiem tak. Moi drodzy, jest coś takiego, i dokładnie to samo miałem podczas y, przeglądania kontentu Koroluka, jak powiedzenie paru faktów i sugestia, zresztą to samo co mówiłem w przypadku warszawskiego sugestia na tej podstawie pewnego wydarzenia. Moi drodzy, zazwyczaj to wygląda tak, że jeśli chodzi o prawicę, no to e, taka turbo prawica, wielcy Polacy patrioci, którzy zazwyczaj wychodzą na tym kanale, to są gości, którzy całkowicie wyciągają sobie teksty z dupska, nie podają źródeł, no bo po co? Przecież ich zazwyczaj nie ma, nie podają jakichkolwiek różnych recept, tylko i wyłącznie krótkie panacea tekściki. I stosują szeroko pojęty chłopsko rozumizm. Tymczasem chłopaki zmyśleć Głębiej oraz y, różni inni pochodni zazwyczaj robią coś takiego, że przedstawiają swoją rzeczywistość i dodają do tej rzeczywistości fakty mające na celu ją poprzeć. I z jednej strony, no teoretycznie to jest wszystko ok, ale z drugiej strony, to jest tutaj pewna doza fikołków intelektualnych. Która, no powiedzmy, że jest dla mnie odrzucająca. Myśleć głębiej jednak zazwyczaj podaje źródła, które pozwalają nam się wgłębić w nie i pokazać, że to w sumie to nie jest tak do końca dokładnie tak, jak przedstawiają to na swoich materiałach. I to jest z jednej strony chwalebne, ponieważ każdy może się przekonać, a z drugiej strony, no też troszeczkę odrażające, ponieważ większość ludzi pozostanie na bonmotach, które usłyszą. Oni nie będą szukać dalej. Oni nie będą odkrywać, że to co usłyszeli to są takie półprawdy, to są takie prawdy, ale niedopowiedziane. I na tym według mojej opinii taki przekaz tych najbardziej hardkorowych, lewicowych kanałów bazuje. Najlepiej to widać było po materiale bodajże Ralindela, ale głowy nie dam, że, że jakiś widz obnażył jego hipokryzję na streamie i facet wpadł w szał, zaczął wyzywać własnych widzów, dlatego, ponieważ zrobili research. No, sorry, moi drodzy, ale tak się nie robi. Dlatego jeśli oglądacie takie kanały, ja wam nie bronię, ja nie mówię, że te kanały są złe, że nie powinniście pod żadnym pozorem, bo to szury, ale zalecam, żebyście przeglądali dokładnie źródła, które podają paruwa, paruwa. Co sądzisz o takim zjawisku? Namnożyło się tego w PL. Tacy przedsiębiorcy zawsze ubrani w garnitur i gadają często jakieś pierdoły, typu musisz ryzykować w życiu, wyjść ze strefy komfortu i t.d. Zawsze jakaś epicka muzyczka w tle musi być, XD Gratulacje, odkryłeś Eurojanuszy. Tak się składa, że mam o nich materiał, tutaj tylko powiem, że zaczęła się właśnie też pojawiać nowa odmiana Eurojanuszy, czyli właśnie ci goście, których opisałeś. I ich popycha zazwyczaj głód fejmu, to znaczy chcieliby być sławni, chcieliby być szanowani za to, że są właśnie prywaciarzami, żeby ich ludzie całowali po rękach. Dlatego uprawiają coś, co ja charakteryzuję jako. coachingowe gówno. Pełne różnych bonmotów, że masz wstawać wcześnie rano, masz być grzecznym pieskiem pracownikiem, masz zapierniczać bez zadania jakiegokolwiek pytania. A to oczywiście jest połączone z mitem, że jak będziesz tak ciężko pracował, to w końcu sam będziesz miał firmę. Spoiler alert! Nie! Hrabia niczego. Czy masz w planach tworzenie jeszcze jakichś materiałów pozytywnych, w tym znaczeniu nie opierających się na krytyce kogoś, tworzących nowe stanowisko, coś w stylu twojego lepszy podcastu czy co? Od razu powiem, że tworzenie podcastów jest w planie, zamierzam do tego wrócić. Po prostu wychodząc z założenia, że jak mam do wyboru puścić podcast, to wolę wam puścić materiał poświęcony jakiemuś foliarzowi, ponieważ bądźmy szczerzy, o tym głównie jest ten kanał. Po to tu przyszliście. Co do reszty, na pewno będzie rozwijana seria z lepszym wśród kuców i będzie rozwijana seria o technokracji. Konrad Drat, co sądzisz o Monice Jaruzelskiej? Powiem tak, ta babka miała być początkowo taką alternatywą zdrowego dziennikarstwa, tylko mam wrażenie, że jej się troszeczkę pomyliło, to znaczy... Zdrowe dziennikarstwo nie polega na tym, że zapraszasz kogoś i robisz mu laurkę, co de facto jest taką platformą do wybicia. Zdrowe dziennikarstwo polega na tym, że zapraszasz kogoś i konfrontujesz z kontrargumentami. A tego pani Monika, według mojej opinii, nie robi. Piotr Mucha. Rozważałeś wrzucenie swoich nagrań na Spotify? Powiem tak, e, mogę wrzucić, ale pod warunkiem, że będzie jakiś odzew. To znaczy, jeśli ja wrzucę jedno czy dwa nagrania i to nie będzie jakiś szał, to w tym momencie nie ukrywam, że sobie dam spokój, ponieważ dla mnie to jest dodatkowy zachód. Myślę, że zrobię specjalnie dla Was taką ankietę po wrzuceniu tego materiału, żebyście się wypowiedzieli, a potem zobaczymy, jaki będzie odzew na Spotify. Chyba, że zagłosujecie na nie. No to w takim razie w ogóle żadnego konta nie zakładam i w to nie idę. Miłość Cornwall Michael. Co uważasz o słynnym resecie 676? Czy faktycznie jest w stanie w roku 2024 się coś obawiać, czy nie? Nie ma żadnych resetów, nie będzie żadnych resetów i jest to zazwyczaj pożywka dla ludzi typu atorek, żeby nabić sobie wyświetlenia. Przynajmniej taka jest moja opinia. Zajtan znów zapytał o Korwina w gimnazjum. Już odpowiedziałem na to pytanie, więc wybacz, po prostu się nie będę powtarzał. Ale zwróciłem uwagę, że też je zadałeś. Gilże żaba 28 Na kogo głosowałeś w wyborach w 2015 roku? Prezydenckie i parlamentarne. Nie głosowałem, dałem sobie święty spokój. Powiedziałem, że po prostu nie mam na kogo głosować i wstrzymałem się. Szymon Jaskulski. Kiedy recenzja książki Menzena? To będzie special na 3000 subskrypcji, a to już niebawem! Mike! Czy będzie jakiś przegląd po szurtele, kanałach na YouTubie i Banbaju? To zależy czy chcecie. Dajcie znać w komentarzach. Jak będziecie chcieli, możemy zrobić coś takiego. Pamiętam, że jakieś takie właśnie krótkometrażówki się pojawiały wcześniej, co u każdego foliarza było w ciągu takiego, nie wiem, pięciominutowego materiału. I całkiem nieźle nawet to było oglądane, ale to wszystko zależy od Was. Krystian K. Najistotniejsze pytanie. Kiedy Minecraft? W sumie to mogę sobie dzisiaj pograć, bo mam domek do zbudowania, trzeba by było zdobyć także złote narzędzia. Czemu nie? Gozer Traveler. Jaka jest najpiękniejsza aktorka i dlaczego jest to Chloe Grace Moritz? W ogóle nie mam zdania. Kiedyś mi się podobała Emma Watson, ale teraz to tak. e. Eee. Kroję warzywa. Poważne pytanie: Gork czy Mork? Zincz, ponieważ just as plant. Maciej Kaczorowski. Co sądzisz o kryptowalutach i NFT? Sorry, ale mocno przekombinowane. Według mojej opinii to jest dokładnie ta sama spekulacja co spekulacja na podstawie umowy społecznej, czyli wartości umownej, nie wiem, czegokolwiek, może być nawet kamieni. Z NFT wartość jest jeszcze tak skomplikowana, że jest umowna i nie może być upilnowana, bo prawda jest taka, że cała wartość NFT należy tylko i wyłącznie do właściciela serwera. Jeśli serwer padnie, no to w tym momencie tego nie ma. Biseksualny Hydrant Co myślisz o filmach z kanału Dla Pieniędzy na temat potencjalnej utraty bogactw naturalnych przez Polskę? Atorek 2.0, czyli sianie paniki, w tym przypadku oczywiście pod otoczką poważnego tematu ekonomicznego i powoływanie się na szurów. Tak, moi drodzy, będzie o tym materiał. Druid Adam Co z lepszym gikiem i czy jakiś materiał odzbanie Rembajło? Moi drodzy, powiem bardzo krótko, ten kanał jest moim kanałem hobbystycznym. Ja to robię czysto lajtowo i czysto fanowsko, czysto dlatego, ponieważ mam ochotę, mam sposobność i chcę, a lepszy geek to jest taki mój kanał hobbystyczny 2.0. Zatem jak mam do wyboru nagrać albo tylko na lepszego geeka, albo tylko na lepszego komentatora, to wybieram komentatora. To wcale nie oznacza, że ten kanał porzucam, ponieważ mam właśnie gotowy materiał poświęcony Warhammerowi. Wkrótce ma być recenzja wreszcie serialu Harley Quinn. A także coś mnie tak ciągnie dziwnie do nagrania po raz kolejny na temat Rings of Power. Ale to po raz kolejny, jak będę miał czas. Jan Kopeć. Pracujesz gdziekolwiek? Eee, tak, między innymi dlatego te filmy się pojawiają tak, jak się pojawiają. Myślałem, że jest to jasne. Myślałem, że ja wprost mówię, że na przykład nie będę teraz za często nagrywał, ponieważ mam cięższy tydzień chodzenia do roboty. Tu galik. Najpierw płatki czy mleko? Płatki, ponieważ lubię, jak są namoczone, a nie sobie pływają łódeczką gdzieś tam na mleku i potem mam do wypicia samo mleko. Jan Kowalski. Nie uważasz, że zmiana z kapitalizmu na syndykalizm, wspólne zyski pracowników i dyrekcji nie ograniczyłaby drastycznie naszego rozwoju gospodarczego względem innych państw, większe ryzyko nepotyzmu wśród pracowników, hamowanie inwestycji w rozwój firmy ze względu na utratę części dotychczasowych zysków pracowników, niechęć do zakładania nowych firm przez przedsiębiorców, wyższe koszty pracy i mniejsza konkurencyjność? Raczej nie. Malti. Czy kuce da się jeszcze naprawić? Račině Okej, okay, a tak na poważnie wiele kuców Wyszło z korwinizmu Wyrosło z niego Idealnym przykładem jest Karol Wilkosz Ale są także inni goście Którzy zaczęli chodzić do pracy Na przykład zaczęli zauważać Że te wszystkie korwinizmy To sensu nie mają I dali sobie spokój Dziś albo próbują właśnie zwalczyć ten korwinizm Albo z tego wyszli Albo, co jest według mojej opinii Jeszcze gorsze Poszli w stronę tak zwanego kuca Liberalnego kuca Tuskowskiego. Kiedyś sobie o tych ostatnich nagramy materiał na playlistę z lepszym wśród kuców. a dziś powiem, że jest to stworzenie bardzo, naprawdę bardzo sfanatyzowane. Tata psychopata. Kiedy zdejmą wideo prezentację z YouTube? Mam nadzieję, że jak najszybciej. I to nie jest jakieś złe życzenie atorkowi, to nie jest jakaś chęć tego, żeby go dowalić, dojechać, wyszkalować. Tylko mam wrażenie, że ten facet po prostu nagrywa treści, które są, według mojej opinii, szkodliwe. Ma zero samokrytyki, nie przeprosił, z tego co wiem, za nic co wytworzył, nawet za takie kompletne fejki, nawet za wyzywanie dzieci chorych na raka. Znaczy wyzywanie, no de facto nie wyzywał, ale wyśmiewał. Nawet miał potyczkę z mainstreamowym dziennikarzem, który też szczerze mówiąc troszeczkę mnie rozczarował, ponieważ zapowiedział, że będzie jakiś grubszy artykuł, że woźniaka ma niby jakoś tam dojechać czy cokolwiek takiego, natomiast nic się nie pojawiło, nie wygląda na to, żeby cokolwiek się pojawiło w najbliższym czasie i szczerze mówiąc, no, szkoda szczępić ryja. Aktualnie wygląda na to, że jestem jedynym gościem, który robi call out atorkowi. Wszyscy inni dziwnie się boją albo mają po prostu lepsze rzeczy do roboty i to z jednej strony boli, a z drugiej strony też pokazuje, że atorek według mojej opinii odchodzi w niebyt. Ten gość w tym momencie według mojej opinii ma tendencję spadkową. Kończy mu się content, kończą mu się pomysły i zamiast sobie dać święty spokój, poszukać przez ten czas, kiedy jeszcze jest jakiś pieniądz, dobrej roboty, to trzyma się kurczowo, za wszelką cenę coś tam próbuje dalej nagrywać. A przez to, że on tak na siłę, według mojej opinii, się wysila i gimnastykuje, traci jeszcze więcej subskrybentów niż by tracił zwyczajnie. Bo widzowie, z tego co mam wrażenie i z tego co oglądam jego wyświetlenia, po prostu go oglądać nie chcą. A Torek rozciąga wszystkie algorytmy do granic możliwości, bustuje swoje filmy jak może, a mimo tego mamy tyle wyświetleń, ile mamy. Ale cóż, mam nadzieję, że ta kwestia jak najszybciej się rozwiąże i wreszcie będziemy mieli jako taki względny spokój. Dokładnie tak samo jak z tymi wszystkimi w Realu 24 oraz Jabłonowskim i wy już wiecie kim. Wow, to była nie lada podróż. Dziękuję wam, moi drodzy, za te wszystkie pytania, za wasze zaangażowanie. To dzięki wam ten kanał żyje i żyć będzie, no chyba że go przestaniecie oglądać. A zatem, wyjątkowo nie dziękuję na sam koniec patronom, tylko dziękuję wam wszystkim, każdemu mojemu widzowi z osobna, że tu jesteśmy, że ten kontent jest tworzony i że idziemy dalej. A gdzie dojdziemy, no cóż, zobaczymy. Tu tyle na dziś, do następnego i hej hej.